wszystkich Państwa. Chcieliśmy wszystkim mieszkańcom Sokółki przekazać, myślę, że taką bardzo pozytywną wiadomość. Otóż po wielu miesiącach udało mi się stworzyć takie warunki i udało mi się przekonać ministra Piotra Glińskiego, aby pozwolił na utworzenie w Sokółce szkoły muzycznej. Otrzymaliśmy list, otrzymaliśmy również porozumienie, które w tej chwili chciałabym podpisać i od 1 września, jeżeli Rada Miejska w Sokółce na sesji majowej przyjmie naszą uchwałę, będziemy tworzyć szkołę muzyczną. Również dziękuję Radzie Miejskiej, która pozwoliła burmistrzowi Sokółki w ubiegłym roku poprzez uchwałę intencyjną do tego, abym podjęła działania w celu utworzenia szkoły muzycznej w Sokółce. Jeżeli Rada Miejska podejmie uchwałę o utworzeniu szkoły muzycznej na najbliższej sesji Rady Miejskiej, rozpocznie proces organizacyjny. Zacznie się od tworzenia klas poprzez przeprowadzenie rekrutacji. Ta rekrutacja będzie trwała do zakończenia roku szkolnego, a więc z końcówką czerwca prawdopodobnie już będziemy mieli informacje i pewność, jakie klasy, ile tych klas, jak liczebnie będziemy tworzyć. Wstępnie mamy zgodę na utworzenie 3 oddziałów klas pierwszych. Będzie to 1 oddział w cyklu 6-letnim i 2 oddziały w cyklu 4-letnim. Będą mogły się ubiegać o dostanie do tej szkoły dzieci od 6 roku życia. I w tym miejscu zachęcam bardzo serdecznie do zapoznania się ze szczegółami tworzenia tej szkoły, ze szczegółami dotyczącymi nauki w tej szkole i zachęcam do składania wniosków. I w tym momencie chciałam zaprosić wszystkich, aby zapisywali się do naszej szkoły muzycznej w Sokółce, aby mogli kontynuować tutaj naukę, a nie jeździć do Białegostoku, z czego się bardzo cieszę, że mamy już taki duży krok zrobiony ku temu, aby ta szkoła muzyczna od 1 września mogła funkcjonować. Jestem bardzo zadowolona i dziękuję wszystkim i zapraszam.